Trener Miłosz Mitrowicz, jeden z zawodników, Adrian Bogucki. Na początek prośba do trenera o podsumowanie dzisiejszego meczu. Dziękuję. Pierwsze gratulacje dla drużyny Torunia, dla ich trenera, którego miałem okazję poznać tutaj w Polsce. Teraz naprawdę świetna robota w tym sezonie. Grają bardzo dobrze i absolutnie zasłużone i nie bez przypadku są na miejscu w tabeli, na którym są. My przyszliśmy dzisiaj tutaj z pewnym pomysłem defensywnym, z pewnym pomysłem ofensywnym. Nie egzekwowaliśmy do końca to, co chcemy zrobić. Specjalnie problem był w ataku, bo w obronie tam coś z tego się nawet i udało na samym początku mecza, ale duży problem w organizacji ataku i w szukaniu rzutów, jakich my chcemy brać. Z tego oczywiście taka skuteczność 3-20 za 3. Tak jak mówię, nie byle to rzuty, których my chcemy wziąć, także z tego i taki wynik. Gratulacje dla drużyny przeciwnej. My musimy się odwrócić na następnym meczu. Już za 3 dni gramy z Lublinem i musimy się na to sfokusować. Okay. Są pytania do trenera? Jeśli nie, to przechodzimy do... Dziękuję trenerze. Adrian, no jak mecz wyglądał z Twojej perspektywy? Parkietu tam się masowałeś dość mocno z strefą Rembrandtsona. Znaczy tak, jak trener wcześniej powiedział, po pierwsze gratulacje dla drużyny z Torunia, ale też dziękuję bardzo naszym kibicom, którzy przyjechali tutaj do Torunia i nas wspierali. Na pewno ciężki chłopak, tak? Chociaż też dobrze wykorzystywaliśmy ten czas, gdy on nie był na boisku, też zapał szybko faule, więc wydaje mi się, że na pewno dużo rzeczy mogliśmy poprawić, zwłaszcza w pierwszej połowie. Też walczyliśmy do końca, teraz mamy ważny mecz z Lublinem, potem z Dąbrową, więc na tych dwóch meczach się skupiamy i walczymy dalej. Muszę, przepraszam, jeszcze dodać, Adrian fajnie to powiedział, dziękuję naszym kibicom, którzy naprawdę i w trudnych sytuacjach dla nas i kiedy nie graliśmy najlepiej, kiedy mieliśmy kilku porażek pod rząd, też przychodzili na każdy mecz i wspierali nas zawsze. I teraz jak po tych dwóch zwycięstwach i dzisiaj w tym meczu, którym akurat uważam, że coś tam zrobiliśmy, powalczyliśmy, fajnie było mieć ich znowu za plecami i ich wsparcie. Thank you. And we coming in, we knew it was going to be tough because it's a quicker turnaround than we used to. We played on Friday and then playing on Tuesday. So we knew they played hard, so we knew we had to come with it, but we were up for the challenge. Okay, you feel good tonight? You have good energy? Yeah, coach got on me a little bit on my defense last game, so I had to come out with the energy today. No, but in the offense, you was like a crazy tonight because your movements and you were eager to score the points. Okay, you play as a team, but tonight you were on fire. Yeah. I just try to be aggressive when I can and not be timid. Because I know coach wants me to attack more. He tells me all the time. So, and my teammates want me to. They encourage me to all the time. So I just try to. Yeah. I'm a humble guy. Open. Yeah. Good game. Thank you. Thank you. Yeah. Any other questions? James, it's Airlines. Thank you. It was a tough game for us, I would say first mentally, because in the last 3 weeks we had Zelena Gora, we had Ostrov and we had Bydgoszcz, which is very, very important game here. So I would say that we spent a lot of emotions, and you know, in today's game everybody were expecting our victory, so it's not easy in one way to play. You know, when you know that you have to win. But congratulations to them, to my players. We finished job. Game was not beautiful, but we did it. I think the most important thing is now to reload our energy and to be ready for Anvil. In my opinion, you had this game under control from the very first whistle to the last whistle. Yes, I think that you are right. I don't think that they didn't come. We have been keeping them all the time around 7, 8, 9, 10 points, 12, even 13. We let some shots at the end, so finished 8, it could finish more. But that's not important. The most important is that we did till now very good things, that we have 9 victories, that we are happy, that we are playing good. And as I said, now we need to look forward to the next game. 5 wins in a row, does it mean anything, or it's just period of time during the season?
But it's good to know, but I still think that we have a lot of, that the players individually can be better and that we as a team still has a lot of space to improve.